prostu ponoć, co jest niemożliwe w świecie, to ten święty zastępów jest załatwi pozytywnie. Dzisiaj ofiarujemy świętemu Tadeuszowi naszą ojczyznę, nasze problemy i problem krzyża, który został wywołany i sprowadzony do rangi bruku. Bardzo mocno historycznie związana jest z losami narodu. Kiedy byliśmy na mszy między 12 a 13, spoglądano na nas trochę w dziwny sposób, bo ludzie nie potrafią jeszcze tak ekspresyjny, tak wielki i tak doniosły sposób obchodzić swoich świąt. Byliśmy u proboszcza, podziękowaliśmy za sprawowanie mszy. Proboszcz podziękował nam za to, że stanęliśmy na wysokości zadania. Za to, że uzupełniamy te wszystkie braki, które w tej chwili pojawiają się w naszej ojczyźnie. Dziękuję. Dziękujemy Tobie, Januszu. I dziękujemy Tobie, Edziu. I dziękujemy Tobie, Marianie. Wykam Jezusie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujmy sobie sami. Kochajmy się na to, że jesteśmy. Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Dziękujemy za to, że stawiliście się pod siedzibą sądu apelacyjnego w Warszawie. Bo tutaj dzisiaj na sali numer 1 pod przewodnictwem pani sędziny sądu apelacyjnego Jefimko będzie rozpatrywana sprawa, właściwie to będzie ogłoszony wyrok w sprawie krzyża, który został powieszony w Sejmie blisko 20 lat temu, kiedy kształtowały się początki III Rzeczypospolitej, to ten krzyż, który wisi w Sejmie, został położony na grobie księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie jego mama, świętej pamięci mama, ofiarowała ten krzyż delegacji sejmowej, a delegacja sejmowa, uznając wielką rangę wydarzenia, krzyż powiesiła na sali sejmowej. Od tego momentu Rzeczypospolita była tworzona w obliczu prawa, jakie ono by nie było, ale w obliczu prawa, i w obliczu przekazu etycznego, który głosił do nas wszystkich, do Polaków, do rodaków, z fakt i znak istoty, wpływu, dobra, które niesie ze sobą krzyż. Otóż chciałbym przypomnieć, że krzyż ponad 1000 lat został dobrą intencją postawiony na polskiej ziemi i tak oto ponad 1000 lat temu była krzywiona etyka dekalogu na ziemi polskiej. Naród szedł z krzyżem i jednocześnie niósł ten krzyż i krzyż szedł z narodem. Jaki jest wyrok? Jak jest? Jak? Co to znaczy? To znaczy, że krzyż ma pozostać? Oddalony, przybliżony, oddalony, to są elementy ciekawe, bardzo cywilizacyjne. Obrócony, oddalony i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Jestem z Radia Warszawa. Aha, prosimy Radio Warszawa o relację. Witam serdecznie, moje nazwisko Solerskie, jestem z Radia Warszawa. Dzisiaj na sali sądowej sąd apelacyjny orzekł o oddaleniu pozwu, który został złożony przez 7 członków parlamentarzystów ruchu Palikota, twojego ruchu teraz obecnie. No i jest to dla nas wszystkich bardzo pozytywny akcent, że w Polsce wciąż możemy przyznawać się do krzyża, że w Polsce wciąż możemy nie wstydzić się tego, co uważamy. Dziękujemy za informację, bo pan jest jedynym dziennikarzem, który ogłosił społeczeństwu wyrok. Proszę pana, dziennikarze... Zapraszamy na dziennik do nas. Pozdrawiamy cię. Jaki jest wyrok?
dziennikarze wychodzący, którzy są wrodzy polskiej cywilizacji, niestety nie chcieli ogłosić wyroku społeczeństwu, które czekało tutaj pod sądem apelacyjnym. Bardzo dziękujemy Radio Warszawa, że pan jako pierwszy ogłosił wyrok społeczeństwu. Media są powołane po to, żeby głosić społeczeństwu informacje, nie po to, żeby robić politykę. I to jest zasadnicza doktryna istnienia mediów. Bardzo dziękujemy panu za tą miłą wiadomość. To my dziękujemy. Tak, dziękujemy panu, bardzo dziękujemy. I proszę pana, pan zaprzecza tej opinii, że jednak mimo wszystko media są reżimowe. Nie, media powinny być narodowe. Media powinny być, proszę pana, z narodem, ze społeczeństwem. A dla pana zdania ten wyrok, który przekazałem, szczęśliwy dla nas, co znaczy? Proszę pana, my od 3 lat bronimy wartości krzyża. Zaczęło się na krakowskim przedmieściu i ciągnie się tą sagą, taką sagą ciągnie się tutaj. Sądziliśmy, bo wczoraj byliśmy nawet, proszę pana, na specjalnej modlitwie. Wczoraj był Dzień Łaski, 8 grudnia i zabiegaliśmy o to, żeby siły wyższe natchnęły sąd do tego, żeby oddaliły ten nikczemny wniosek o zdjęcie krzyża. Przecież, proszę pana, oni się tutaj wychowali, na polskiej ziemi. Oni korzystają z dobrobytu ofiary życia i krwi pokoleń i jednocześnie nie chcą uszanować tego porządku, który został ponad 1000 lat ustanowiony. To naród szedł z krzyżem i krzyż z narodem. I te wartości, proszę pana, kształtowały naszą tożsamość. Dzięki temu, że krzyż stał na polskiej ziemi, nie jesteśmy narodem nikczemnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni sądowi, proszę pana, i składowi sądowemu za to, że doszedł do wniosku, że ich nadwrażliwość to nasza interpretacja psychopatów. Myśmy tutaj, pomogła modlitwa, myśmy modlili się. Między innymi dołączyłam do tej modlitwy, żeby każdy chociaż część przykazań Bożych przestrzegał. Inaczej by było w społeczeństwie i w zakładach pracy, w społeczeństwie, w narodzie i w ojczyźnie. No i żeby właśnie ta sprawa była w takim duchu wiary, miłości i nauki. I nauki, edukacja po prostu, bo rodzice wychowują dzieci i puszczają świat, a żeby dobra ta edukacja była z takim duchem, z duchem wiernym Kościoła. Krzyż to niezwykłe drewno, jak to mówią, czy znak. To jest nadzieja dla ludzi cierpiących, którzy spojrzą na krzyż, to już mają otuchę. Tak, tak jest, że kręćcie, panowie, Pan Jezus oddał życie, cierpiał za nas, zbawił, oddzielko dał nam nagrodę, że my zostaliśmy oczyszczeni za nasze grzechy, które są dokonywane na tym świecie. I chwała Mu za to, że takie cierpienie oddał za nas. Myślę, że ten symbol to jest naprawdę mocny dla tych ludzi w szpitalach wierzących. Kiedy trzymam krzyż, łączę się duchowo z ludźmi cierpiącymi. Wychowała ten rozbudzony polityczny ruch sejmowy i przywołała do szacunku dla polskiej tożsamości. Naszej stolicy, głos tak narodu trzeba, polskiego, tak trzeba, że Jan Paweł II, kiedy na Chrzeptówce powiedział: brońcie krzyża od Giewontu do Bałtyku, to były znamienne słowa przepowiedni, które się niebawem stały obecnością. To, co się dzieje dzisiaj, to już przechodzi szczyt wszystkiego. Ci ludzie, sami tu modlimy też stojąc naszym, czy pogoda, czy deszczu pod pałacem, marzną się to dola niedola, zostawiając swoje tak sprawy jest w domu. I to tu jest siła. My, ta malutka garstka w imieniu narodu całego i świata, dajemy przykład. I powiedziane było, żeby bronić krzyża. I to my wykonujemy. I dziękuję Bogu, że daje Pan Bóg te siły, mimo że my już w takim wieku jesteśmy, że zdrowie nie mamy. Ale Pan Bóg daje siłę, ponieważ przed chwilą zaświeciło słońce. Było smur wyjrzało, jakby dało nam znać, że jestem z wami, że wasza ta poświęcenie nie idzie na marne. Kiedyś to zobaczymy na ekranie niebiosach, bo tak mam wrażenie,
że będziemy to oglądać tam w kinie w niebie. Aha, co dzieliliśmy, działo się tu na ziemi. To jest moc. I wie pan, co się stało? Siła, to jest moc. I krzyża się nie wyprzemy i będziemy trwać. Dziękuję za to, że co mogłem powiedzieć z serca, powiedziałem. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się mocno, trzymajcie krzyża, bo to jest drogowskaz do nieba. Amen. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby po prostu byli inni drogi, jaka katastrofa kulturowa, mentalna, obyczajowa by się zwaliła na ten naród. A my jesteśmy po prostu narodem, który ponad 1000 lat temu postawił krzyż na polskiej ziemi. I ta pielgrzymka, ta droga krzyża z narodem kształtowała naszą rzeczywistość. I telewizja trwa, i my tu zebrani, ci wszyscy, którzy są ludźmi dobrej woli, są ukształtowani na wartościach i detalowych. To jest nasz fundament, to jest nasza postawa i bardzo dobrze się stało, że właśnie taki wyrok zapadł. Wyrok zapadł przeciwko tym ludziom, którzy nie potrafią szanować wartości. To ich wyniosła polska kultura. Ich polski naród wybrał jako przedstawicieli swoich, a w tej chwili oni chcieli nam narzucić bestialstwo kulturowe, żebyśmy po prostu nie szanowali krzyża. Mamy świadomość, że ten krzyż został ofiarowany przez Matkę Krzyża Dużego Pokolenia. Wiemy, jakie zasługi, ile poświęcił ten kapłan dla dobra ojczyzny. To, co musieliśmy w tej chwili ojczyzną ma, to jest właśnie ten utwór, który jemu został. To jeszcze co bym chciał powiedzieć. Proszę Państwa, wczoraj byłem bardzo, bardzo uważnie skierunkowany na to, co się w Warszawie dzieje. Więc rozpuszczano plotki, że bez względu na wyrok sądowy i ta grupa terrorystów, ulokowana w swoim ruchu Palikota, doprowadzi do tego, że krzyż siłą zostanie wyniesiony z sobą. Nie daj Boże, nie daj Boże, dojdzie do konfrontacji, o nasz ruch wyślemy na Madagaskar. Chciałem się zapytać, bo ruch Palikota tutaj stwierdził, że pójdzie do Sądu Najwyższego. Czy i wtedy będziecie Państwo stać, będziecie Proszę Państwo domagać się? Przypomnę wszystkim, że już od 3 lat domagamy się na krakowskim przedmieściu wartości poszanowania dla krzyża. Dla nas to żadna próba. Wiem jedno, że jeśli ktoś nie szanuje wyroków sądowych, to ma cechy pieniacza. I obok psychopatów będą mieli jeszcze cechy pieniactwa. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brat. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć było trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z moich duszy, nie wyrwę go z sumienia, bo krzyż szatana w lipcu kruszy, bo krzyż to znak zbawienia. A gdy zobaczę po niewierce Jezusa krzyż i ranę oraz przebite Jego serce, w obronie krzyża stanę, w obronie krzyża stanę.